Ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwo Bożego nie dostąpią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w tych ostatnich tygodniach mieliśmy okazję obserwować w Warszawie różnego rodzaju manifestacje mocno rewolucyjne, manifestacje, które uderzają w ład społeczny, uderzają w pewnego rodzaju zasady nasze, polskie, ale przede wszystkim uderzają w zasady moralności chrześcijańskiej, moralności chrystusowej. Wszelkiego rodzaju ideologie, które próbują by się zjednoczyć pod jednym sztandarem sześciokolorowym, próbują nam narzucić pewną nową formę życia, ale przede wszystkim narzucić nam nową moralność, taką moralność, która jest moralnością bardzo subiektywną, moralnością, która pokazuje, że to, co jest dla mnie dobre, to jest dobre samo w sobie. I zaskakujące, że niektórzy przynajmniej z tych ideologów, którzy wypowiadali się publicznie, powiadali, że Pan Jezus, mówili Jezus, gdyby teraz żył na ziemi, zapewne byłby z nami, czyli z nimi. I byłby tym, który ich bronił, ponieważ oni są uciskani, a Pan Jezus był tym, który przychodził, ażeby bronić uciskanych. I tutaj mamy rzeczywiście ciekawą sytuację. Czy rzeczywiście Pan Jezus byłby z tymi, którzy czują się uciskani, którzy w tej chwili manifestują na naszych ulicach, którzy na różne sposoby próbują zademonstrować swoją obecność i zarazem, którzy próbują wprowadzić pewną, nazwijmy to, nową normalność w tym szerokim pojęciu nowej normalności, o której mówił chociażby nami premier po pandemii. Jednym z tych elementów tej nowej normalności jest też nowa moralność. Czy Pan Jezus byłby tym, który miałby bronić tej nowej moralności, czy też być może ktoś, kto pod niego się miałby podszywać? Już apostoł Paweł naucza i również święty Jan o antychryście, wskazując, że między Chrystusem a antychrystem będzie istniało pewnego rodzaju zewnętrzne podobieństwo i to może nie tyle, powiedzmy, zewnętrzne w sensie fizycznym, tylko pewne idee mogą się wydawać podobne, aczkolwiek pozostaje zawsze to ogromna różnica, która będzie wskazywała nam wyraźnie, gdzie jest antychryst, a gdzie jest Chrystus. Chrześcijanie być może, jak teraz patrzymy, oczywiście na tutaj nasze polskie społeczeństwo, na katolików polskich, widzimy, że pewnego rodzaju zamieszanie się pojawiło. To nie jest kwestia ostatnich czasów, tylko jakichś tam, powiedzmy, kilkudziesięciu lat w sprawie właśnie tejże moralności, nowej moralności, nie tylko w kwestiach różnego rodzaju dewiacji, ale zasadniczo pewnego subiektywizmu w moralności. Widzimy tutaj różne liberalne środowiska zgromadzone wokół różnych pism znanych, których tutaj nie wypada wymieniać nazw, które pokazują nam, czy też próbują nam powiedzieć, że rzeczywiście prawdopodobnie Pan Jezus byłby po stronie tych tak właśnie uciskanych. Byłby po stronie rozwodników żyjących w nowych związkach, byłby po stronie właśnie różnego rodzaju dewiantów, którzy próbują, powiedzmy, zalegalizować swoje postępowanie. Chrystus byłby po stronie generalnie tych wszystkich, na których społeczeństwo patrzy jeszcze podejrzliwie. Widzimy, że to jednak działa. Ta pewna ideologia, ten pewien przekaz, który jest dawany, działa, ponieważ nie umiemy, czy też gdzieś zatraciliśmy ten zmysł Chrystusowy, Ducha Chrystusowego, dlatego też nam łatwo powiedzieć, Pan Jezus nikogo nie potępiał, Pan Jezus nikogo nie odrzucał, Pan Jezus nie odrzuciłby tych ludzi. Ale to jest pewna retoryka bardzo podstępna, a co najważniejsze fałszywa. Ponieważ, drodzy wierni, żeby rozpoznać głos Chrystusa, musimy zawsze skupić się na tym,
Jaki cel przyświeca Chrystusowi? A celem, który przyświeca Chrystusowi, jest zbawienie duszy. I to jest bardzo wyraźne i bardzo symptomatyczne. Chrystus nie jest hipisem, który próbuje rozwalić pewien porządek moralny. Chrystus nie jest rewolucjonistą, który staje do walki klas o wyzwolenie takiej czy innej klasy, która czuje się uciskana. Chrystus jest tym, który pokazuje nam perspektywę wiecznego zbawienia. Dlatego też dla Chrystusa nawet nie jest aż tyle ważne, że ktoś, powiedzmy, dużo działa, nazwijmy to, na polu duszpasterskim. Wyobraźmy sobie, że jest bardzo aktywny, tak? Chociażby w propagowaniu zasad katolickich, tak? Gdzieś, powiedzmy, no, na różne sposoby gdzieś tam podkreśla, zachęca, pokazuje walory tradycji katolickiej, mszy świętej, wszystko. Ale jeżeli sam nie idzie do zbawienia, to jest za mało. Taki działacz nie zyskuje uznania w oczach Chrystusowych. Ale co gorsza, jeżeli mamy do czynienia z grzesznikiem, który próbuje jeszcze ten grzech wypromować i pokazać, że tak powinno być, że takie są zasady i tak powinniśmy wszyscy postępować, nazwijmy to teraz nawet nie tylko, że tolerować, ale akceptować, to w tym momencie niewątpliwie nie ma w tym głosu Chrystusa, ponieważ Chrystus w żadnym wypadku nie wykazał się tolerancją, a już tym bardziej akceptacją grzechu. Kiedy Chrystus spotyka się z grzesznikiem, to żąda nawrócenia. Kiedy odpuszcza grzechy, zaznacza: idź i nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej, aby ci coś gorszego się nie przydarzyło. Chrystus żąda skruchy i odwrócenia się od grzechu. I tylko w tej perspektywie możemy mówić o tym, że Chrystus wyciąga rękę do grzesznika. Ale było mnóstwo grzeszników wokół Chrystusa, do których nie mógł wyciągnąć ręki, dlatego że byli zatwardziali w swoim grzechu. Dlatego że ten swój grzech polubili, zaakceptowali, w nim żyli. I to ci, którzy lubili swoją pychę, ci wszyscy faryzeusze, którzy stali chociażby pod krzyżem i szydzili z niego i mówili: zejdź z krzyża, jeżeli jesteś Synem Bożym, a uwierzymy w ciebie. Innych wybawiał, siebie wybawić nie może. I to są ci wszyscy, którzy byli grzesznikami, nazwijmy to tak, zmysłowymi, którzy nie chcieli pozostawić swojej grzeszności. Chcieli trwać w tych swoich grzechach dalej. I ci również nie mogli otrzymać przebaczenia. Widzimy to chociażby w tej scenie, znowuż tej ukrzyżowania, kiedy obok Chrystusa wisi dwóch łotrów, ale tylko jeden dostaje słowo pociechy i rozgrzeszenia, a mianowicie ten, który uznaje swoją winę, który przyjmuje karę jako pokutę za swoje grzechy. Słusznie ponosimy karę za nasze czyny. I zarazem prosi o jakiś promyk nadziei. Prosi o to, żeby Chrystus wspomniał o nim w Królestwie Niebieskim. I w tym wypadku Chrystus, możemy powiedzieć, staje po stronie tego złoczyńcy, ale nie w tym znaczeniu, że pozwala mu zejść z krzyża i iść kraść i zabijać, tylko z tego krzyża go zabiera do nieba. I to jest ta zasadnicza różnica. Antychryst z kolei nie mówi nam w żadnym wypadku o tym, że istnieje piekło. Zasadniczo niewiele nam mówi też o niebie, ale jeszcze o niebie będzie może wspominał. Natomiast będzie nam mówił o raju doczesnym. Antychryst, więc według takiego dziełka Sołowiowa, właśnie o antychryście, będzie filantropem, ekumenistą i ekologiem. To będzie ktoś, kto będzie sprowadzał całą rzeczywistość religijną do poziomu tego świata. Tworzenia pewnego rodzaju
właśnie takiego braterstwa międzyludzkiego, dbania o środowisko i zasadniczo akceptowania wszelkiego rodzaju różnorodności w imię właśnie tej źle pojętej miłości. I dlatego też dla antychrysta jest zupełnie zrozumiałe, że różnego rodzaju ruchy rewolucyjne wobec porządku moralnego, chrześcijańskiego porządku moralnego, jak najbardziej powinny istnieć, są pożądane. I każda subiektywna moralność, że jeżeli nikomu krzywdy nie wyrządzam, a zarazem to jest dla mnie, wydaje się być dobre i przyjemne, jest dozwolona. Czyżbyśmy nie słyszeli takich rzeczy, że to jest drobiazg, że twój grzech jest niczym wielkim, że nie ma się czym przejmować, że miłosierdzie Boże ponad takie grzechy, wszyscyśmy to słyszeli. A często słyszymy o tym, że grzech jest ogromną, nieskończoną obrazą Boga, że grzech pociąga za sobą karę wieczną i dlatego też dla grzesznika nie ma innej drogi, jak tylko się nawrócić. Drodzy wierni, Chrystus nam dzisiaj mówi o tym, że nie można dwóm Panom służyć. Mamy tu konkretny dowód na to, że Chrystus nie akceptuje takiej moralności, która jest moralnością subiektywną, w której ja decyduję, co jest dla mnie moralnie dobre. Mam ochotę na to, to sobie to robię. Mam ochotę na co innego, to robię co innego. Chrystus mówi, nie można służyć Bogu i mamonie. I tutaj, drodzy wierni, mamy to dobrze zrozumieć. Tu nie chodzi tylko o sam pieniądz. Nie chodzi tylko o to, że nie można tutaj jakby uczynić sobie złotego cielca. Bo święty Paweł nam pokazuje też jakby szerszą perspektywę. Wykazuje nam całą gamę grzechów, której nie będę tutaj powtarzał, bo każdy sobie może przeczytać na spokojnie w mszaliku u siebie w domu. To, co święty Paweł nam dzisiaj pokazuje jako przeszkody do Królestwa Niebieskiego. Ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Niebieskiego nie odziedziczą. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, żadnej dyskusji, że powiedzmy, może musimy to na nowo zinterpretować, musimy to odczytać w kontekście naszych czasów, odczytać w postępie, dajmy na to, psychologii i innych nauk społecznych. Nie. Grzech jest obiektywnie grzechem. I Chrystus wyraźnie mówi, że nie można służyć grzechowi i zarazem Bogu. Jeżeli wracając do tego pierwszego przypadku, ale nie chciałbym tylko na tym się skupić i nie chciałbym, żeby pozostało tylko takie wrażenie tych ideologii tak zwanych gender, to nie może być takiej sytuacji, że ktoś praktykuje tego typu życia, nie tylko, że je osobiście praktykuje, ale jeszcze, co gorsza, promuje, domaga się, ażeby ono zostało czymś normalnym i zarazem na przykład jest dobrym katolikiem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości. Bo Chrystus wyraźnie mówi, że jednym Panem wzgardzi, a drugiego będzie miłował. Kim wzgardzi? Oczywiście, że Bogiem wzgardzi. Za każdym razem, kiedy próbujemy pogodzić te dwie rzeczywistości grzechu i służby Bogu, kiedy próbujemy w jakiś tam sposób hołdować naszym grzechom, to nie łudźmy się. Za każdym razem stratny będzie Pan Bóg. Jeżeli chcemy słuchać głosu antychrysta, i tutaj pod słowem antychryst należy rozumieć przede wszystkim nie jakąś konkretną osobę, ale pewną demagogię, pewnej ideologii, która jest obca Chrystusowi, a która próbuje się podszywać pod Chrystusa. Próbuje używać podobnych słów, podobnych sformułowań, odwoływać się do pewnych ideałów podobnych, ale zarazem cel ma inny
Jeżeli człowiek próbuje słuchać Antychrysta i Chrystusa, wzgardzi Chrystusem. A żeby znowuż nie być gołosłownym, niech każdy sobie w domu zrobi takie ćwiczenie. Niech każdy sobie przeczyta ten katalog grzechów, o których mówi nam święty Paweł i zastanowi się, jak to się ma do mnie. I niech każdy przeczyta te wszystkie cnoty, które są owocem ducha i zastanowi się, ile tego we mnie jest. Czego jest więcej wśród nas katolików? Nie myślmy o tych ludziach, biednych ludziach, tak czy inaczej, zwiedzionych. Myślmy o sobie w tym momencie. Bo najpierw musimy swoją duszę zbawić. Zastanówmy się, komu służymy? Co w nas jest tą siłą dominującą? Zapewne ze smutkiem stwierdzimy, że więcej w nas jest z tego katalogu grzechów i co gorsza, w niektórych wypadkach być może nic sobie z tego nie robimy. To są takie już nasze zastarzałe grzechy. Taka skorupa, która przywarła do nas i sobie z nią chodzimy. A zastanówmy się, czy znajdziemy w nas te owoce ducha, o których mówi święty Paweł. Być może jakieś tam przebłyski gdzieś się znajdą, ale co jest ważniejsze w naszym życiu? A więc jeżeli słuchamy Antychrysta, jeżeli słuchamy ducha tego świata, to nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób pogodzić z Duchem Chrystusa. Stratny będzie Chrystus. Nie można służyć dwom Panom. I ci wszyscy, którzy służą Antychrystowi, którzy służą temu światu, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.